moi rodzice to mama Cyrla z domu Bzura, tata Józef Lejzor, Kuczer oczywiście, no i najstarsi moi bracia, no po kolei, myślę, że nie pomylę kolejności, Izak, Ruwen, Boruch, Chaim, Szaja, Jehuda, siostra Perla, no i ja, Hena. Byłam ósmym najmłodszym dzieckiem w rodzinie. No, miałam sześciu braci, jedną siostrę. Ja byłam najmłodsza. Rodzina religijna, tradycyjna, nie hasycka, ale tradycyjnie wierząca, praktykująca, ze wszystkimi tradycjami żydowskimi. Także pamiętam, wyniosłam z domu bardzo wiele takich tradycji żydowskich i pamiętam to dokładnie, każde święto, każdy obchodzony, prawda, tydzień, wszystkie piątkowe spotkania przy stole. To wszystko jest mi bardzo bliskie i ja to jako dziecko bardzo dobrze pamiętam. Trudno mi jest powiedzieć, tata był stolarzem i pracował z moimi braćmi w warsztacie. Mieszkaliśmy na Placu Muranowskim. To był narożny taki dom przy ulicy Sierakowska. I mieszkaliśmy na parterze, a warsztat był w piwnicy, w takiej suterynie, pod naszym mieszkaniem. Właściwie bracia moi wszyscy byli, poza jednym, byli też stolarzami, byli rzemieślnikami. Tylko jeden z moich braci skończył maturę przed wojną i był właścicielem czytelni Parnas na Nowolipiu. On jeden jakoś był tak poza domem. A cóż ja mogę powiedzieć, to był piękny czas mojego życia, gdzie chodziłam do przedszkola, gdzie byłam otoczona. Byłam takim beniaminkiem w domu, no bo wszyscy byli dorośli. Ja byłam takim późnym dzieckiem. Miałam 5 lat, to byłam już ciocią, bo mój najstarszy brat się ożenił i miał dwoje dzieci, więc kiedy wojna wybuchła, już miał dwoje dzieci. I to wszystko mi się, są piękne moje wspomnienia z podwórka, ze świąt różnych. O, teraz Sukot był, to nawet nie zapytano, jak wyście obchodzili. Pamiętam, tata budował na podwórku sukę, to się nazywały kuczki. I tam się obchodziło wszystkie te święta bardzo uroczyście. Robiło się, dzieci robiły takie różne łańcuszki do tego i przyozdabiali. To piękne. Ja chodziłam do przedszkola. I przedszkole, to było przedszkole z językiem wykładowym polskim, ale dla dzieci żydowskich, na ulicy Sierakowskiej mieściło się przedszkole. No i cóż, uczyłam się tam nauczyłam się nawet czytać chyba, bo czytałam błędnie, kiedy wojna wybuchła. Ja miałam 7 lat, kiedy wojna wybuchła. I właściwie już poza domem było już trzech braci, którzy byli żonaci. Jeden już miał nawet dwoje dzieci. A pozostali to byli, pracowali, prawda, z tatą. No i ten jeden brat, Izak, który miał tą czytelnię Parnas. Czytelnia, która nawet była znana chyba w Warszawie, bo ją wspominają. Teraz, prawda, pan Hen wspomina, że wypożyczał książki. To była taka dość duża wypożyczalnia książek na Nowolipiu. Ja tam byłam, ale to taka migawka mojej pamięci. Cóż ja mogę powiedzieć o tym? To były piękne dni, piękne czasy. Moi bracia byli dorośli właściwie. Siostra moja, która, ja nie wiem ile miała lat, bo w ogóle nie znalazłam nigdy żadnych dokumentów, które by mówiły mi o wieku, ile mieli lat, ale ja tak myślałam, ona dla mnie była dorosła, ale może już miała 17, może 18 lat. Myśmy wyjeżdżali zawsze na wakacje w okolice Otwocka. To był jakieś Międzylesie, Miedzeszyn, ja też tych nazwy są mi znane. Gdzie to było, to zawsze się pakowało furkę. Na furce pościel była i tam się na całe wakacje wynajmowało się taką chałupę, mieszkanie. Tam to było w okolicy Falenicy, dlatego że mama chodziła na targ do Falenicy po masło, po mleko i po ser. I tam było, tam żeśmy wakacje spędzali, ja i mój najmłodszy brat i siostra. Natomiast bracia, którzy pracowali, przyjeżdżali w sobotę, w piątek przyjeżdżali po południu i w sobotę spędzaliśmy razem szabat.
w rodzinie, tam na ten. To były takie piękne też czasy, okresy takiego wyjazdu, takiej integracji rodzinnej takiej. A już później to pamiętam, że bratowa jedna z tymi dziećmi też dołączała do nas, bo ona miała już te małe dzieci, jedna z bratowych. No i no cóż ja mogę powiedzieć, to takie mam jak najlepsze, najcieplejsze, najmilsze wspomnienia. Tata nosił piękną białą brodę, był takim jakimś, ja nie umiem powiedzieć, jaką on miał funkcję, ale wiem, że do niego przychodzili sąsiedzi, jakieś po porady. Był jakimś takim, jakimś starszym, nie umiem powiedzieć, jaką on miał funkcję, czy miał funkcję jakąś w swoim prawda, zgrupowaniu, jakimś w swojej synagodze, nie wiem. Wiem, że chodził. Chyba do synagogi nie chodził, to się mówiło, że idzie do burznicy. To była jakaś burznica, więc to było tam. Ja tam byłam ze dwa razy może z tatą, ale to takie są zatarte moje pamięci. No cóż, jeszcze więcej można dodać, że pamiętam, święta były zawsze, zwłaszcza Pesach było tak zawsze uroczyście obchodzony. To przygotowanie do świąt było, te zapachy. To mam to wszystko w pamięci. Siostra chodziła też do szkoły. Ona się uczyła. Pamiętam, wydarzenie było w domu, bo rodzice sprawili maszynę Singera do szycia, bo moja siostra uczyła się gorseciarstwa. Już musiała być skończoną podstawówkę jakąś i już się uczyła zawodowej i kupili maszynę, to było wydarzenie w domu, bo maszyna zaistniała w mieszkaniu. A co z siostrą? Moja siostra była też w jakimś prawdopodobnie w zespole rówieśniczym, bo u nas sami chłopcy byli, a ona była dziewczynka. Więc ona, i pamiętam, że kiedyś mnie zabrała na takie zgrupowanie dziewczyn i szliśmy z, ja ile, to było dobrze przed wojną, ja mogłam mieć 5 lat, może 6. I mieliśmy taką chorągiewkę, taką biało-niebieską z gwiazdą Dawida. I tam, pamiętam, taka była piosenka, my Żydówki, patriotki, mamy łapki jak te kotki. Coś tam mieliśmy coś zrobić z tymi łapkami, ale co to nie wiem. No taki przebłysk pamięci. To są z takich tych. Gdzieś tam żeśmy, no chodziłam na spacery, to pamiętam, co mi zostało z tych pamięci tego czasu i coś, co zostało, to Park Krasiński, do którego chodziłam z mamą na spacer i tam pamiętam była tak zwana kropla mleka. Szukałam, nie ma tego urządzenia, jakieś było takie budyneczek i to się nazywało kropla mleka. To tam i Park i Trauguta. To były to miejsca, gdzie ja z przedszkolem chodziłam i to są takie okruchy pamięci przedwojennej. No i 7 lat, kiedy wojna wybuchła. Bardzo niewiele pamiętam, bo no byłam jednak małą dziewczynką, ale pamiętam takie jakieś strzępy są tej pamięci. Atmosferę raczej, nie wydarzenia, atmosferę przygotowania, kiedy był taki niepokój, jakieś działania przeciwlotnicze, pamiętam zabezpieczenie na wstrychach, żeby był piasek, żeby była, bo była atmosfera, że będzie za chwilę wojna, a stąd się brało to, że bardzo dużo Żydów niemieckich już po kryształowej nocy i po tych wydarzeniach w Niemczech uciekało do Polski. Nie wiem, czy to mieli, że oni mieli korzenie Polski, z Polski. W każdym razie dużo było niemieckich Żydów w Warszawie. I była taka atmosfera grozy trochę i przygotowania do wojny, ale chyba, no była mobilizacja. Nie wiem dlaczego, ale moi bracia nie byli powołani do wojska, ale nie umiem powiedzieć dlaczego. Chociaż byli w wieku poborowym. Pamiętałem jakieś zapasy żywnościowe, przygotowanie nawet takie, że tak śmieszne, bo to widziałam jako dziecko, byłam zdziwiona, że szyby były przesłonięte takimi paskami papieru jako zabezpieczenie przed wybuchami bomb, żeby szyby się nie wyleciały. No to takiej później sama zgroza, kiedy myśmy mieszkali na parterze i dlatego dość, jeżeli jakiś był alarm,
to była zapadnia była w podłodze, można było nawet nie wychodząc na podwórko, mogliśmy się znaleźć w tym schronie, który był pod naszym mieszkaniem. To było bardzo, bardzo przygotowani byliśmy, w każdym razie z tego, co pamiętam. No i same to bombardowanie pamiętam bardzo, bardzo jako strach, czy padnie bomba, czy nie. No z takich jeszcze wspomnień, tak w uszach mi brzmi przemówienie Starzyńskiego, do dzieci przemawiał, pamiętam to słowo, pamiętaj kochanie, masz słuchać, mamusia powie, że jak mać tego nie oddalać się, żeby być posłusznym. Będzie, teraz jest wojna, ale będzie dobrze. Tak jakoś takie te ciepłe słowa zabrzmiały mi, pamiętam ten zachrypnięty głos pana Starzyńskiego. No ale to wszystko trwa, pamiętam, bomby padały, no szyby. Już nie pamiętam, czy szyby w naszym mieszkaniu poleciały, tego nie pamiętam. W każdym razie no, było takie zagrożenie i wielkie takie przeżycie. Strach był. No myśmy mieli bardzo blisko, prawda, do tego schronu, gdzie mogliśmy się schować. Także, że jak był jakiś nalot, to się tam uciekało. No i to trwało, dopóki Niemcy nie wkroczyli do Warszawy. Także, że to było takie pamiętam bardzo. Nie pamiętam nawet, czy szyby wyleciały, ale wiem, że było bardzo mocne bombardowanie, bardzo dużo. Plac Muranowski był bardzo atakowany, bo to było jakieś, chyba, nie wiem, to było jakieś strategiczne miejsce, to nie powiem, bo się nie orientuję, ale było bardzo dużo tam było zniszczeń i wiem, że były nawet małe pożary na dach, na strychach były, także były ratowane, była ta grupa takich przeciwlotniczych działaczy była w każdym bloku, bo bardzo taki komitet blokowy był zorganizowany. To pamiętam. No i wkraczają Niemcy, pamiętam ten moment, kiedy to z tą butą, ze śpiewem wkraczają, te buty podbite. I widać było to wszystko. No, ja byłam dzieckiem chronionym, nie bardzo chodziłam, nie puszczano mnie na ulicę, także to są takie strzępy mojej pamięci tylko. I miała pani pójść do szkoły? No oczywiście, wojna wybucha, jest 1 września, ja powinnam iść do szkoły, byłam zapisana do szkoły, nawet wiem, gdzie ta moja szkoła była. Ona nie ma teraz śladu po niej, bo to było na ulicy Barokowej. Ja mówiłam, że na Burakowej, bo nie wiedziałam nic o baroku. I tam ta szkoła, to była szkoła powszechna, tak się nazywała. To była szkoła dla dzieci żydowskich, ale z językiem polskim, z językiem wykładowym polskim. I nawet miałam książeczki przygotowane już do tej szkoły, no ale do szkoły nie dotarłam. Szkoły nie było, szkoły już nie, już szkół już nie było. Niemcy wkraczają, zaczyna się okres okupacji, taki bardzo, bardzo trudny. Moi bracia, teraz też ważna sprawa, że teraz okazało się, że zawód moich braci, mojego taty okazał się bardzo przydatny, bo po tych wszystkich bombardowaniach to były duże zapotrzebowanie na remonty, na naprawy różnych urządzeń zniszczonych w czasie bombardowania. I to dawało nam też jakieś środki do utrzymania, w związku z tym to było takie dodatkowe, że można było jakoś tak utrzymać rodzinę i ewentualnie kupić coś nawet na wolnym rynku. Ja się nie bardzo orientuję, jak to było, bo ja w tym nie brałam udziału oczywiście. No to takie są moje strzępy. No, takie, no, te pierwsze tygodnie, powiedzmy, o okupacji, to były tylko takie, że siedziałam w domu, nie wychodziłam, gdzieś na podwórko, to dalej nie, bo było niebezpiecznie. Ale na czym to polegało? Oczywiście szkoły nie ma co robić. Tata mój był bardzo, ja nie umiem powiedzieć, jaką funkcję pełnił w swoim środowisku, ale z tego, co pamiętam, był bardzo szanowanym człowiekiem. Przychodzili tam różni ludzie z jakimiś
radzić się, pytać, co tata myśli o tym, czy coś takiego. Były jakieś tego rozmowy, jakieś poważne, w którym ja jako dziecko nie brałam oczywiście udziału. Ale były takie rozmowy i pewnie takie to były. Tata, a jeszcze u nas ważne było, że myśmy chyba jedyni w naszym bloku mieliśmy telefon. Co było bardzo, bardzo jakąś taką no, niecodziennością. I w związku do tego telefonu przecież też przychodzi, sąsiedzi zaglądali, bo trzeba było coś tam porozumieć się z kimś tam, takie były takie historie. Więc wiem, że stąd, że tata był szanowanym jakimś takim, nawet troszeczkę wiem, że go śmiesznie może to zabrzmi, że chyba od strony medycznej go jakieś, chociaż nie miał nic wspólnego, ale wiem, a to tam bańki stawiał, a to były jakieś pijawki to się nazywało, więc jakieś takie, był taki troszeczkę, no nie był broń Boże felczerem, był stolarzem przecież, ale miał jakiś taki był taki domorosły, tak, i to było ważne. No i kiedy to się wszystko zaczęło, u nas pierwsza sprawa to zamknął, jeden z moich braci miał czytelnię. Czytelnia, to się nazywa to biblioteka, po prostu była czytelnia Parnas na Nowolipiach. Chyba Nowolipie 18 zdaje się, też dobrze nie mylę. I tam miał ten księgozbiór, to był przeważnie w języku polskim, ale nie wiem, może i było, może widysz też, ale nie wiem tego. Bo wiem, że od razu została zamknięta ta czytelnia. Księgozbiór miał być zarekwirowany i zdążyli zabrać go do warsztatu taty, żeby nie przepadł, bo to ciągle się nigdy nie liczyło na to, że wojna potrwa tak długo. Więc że będzie przecież można korzystać z tego księgozbioru. Także mieliśmy, cały księgozbiór był w warsztacie. No, tam przychodzili nieraz pożyczyć jakąś książkę, poczytać sobie. Ja tam też buszowałam, to szukałam jakieś książeczki dla dzieci. I co się stało w pewnym momencie z moim tatą? Wracał przez plac Muranowski któregoś dnia i podeszło do niego dwóch takich żołdaków. Ja nie byłam świadkiem tego, ale ja z opowiadania wiem i ze skutków tego wiem. I podeszło do niego i obcięli mu połowę brody. Miał białą, piękną brodę i kazali mu tańczyć. Tata oczywiście nie chciał tego robić i wtedy co oni sami zrobili, jeszcze zaczęli ludzi, tam zrobiło się takie zbiegowisko i zaczęli śmiać się, tańczyć i tata bardzo to przeżył, ledwo doczłapał do domu i tak to zaważyło na jego życiu, że stracił w ogóle poczucie swojej osobowości, poczucie człowieczeństwa, został ugodzony w swoim jakimś prawie, w swoim człowieczeństwie. Zrobiono z niego jakąś marionetkę. On tego nie mógł tego znieść. I od tamtej pory bardzo się załamał. Myślę, że to jakoś psychicznie przeżył. Stracił wolę życia i wolę walki. Stał się bardzo słabym człowiekiem. Myślę, że psychicznie po prostu zachorował. No oczywiście nie było możliwości leczenia czy jakoś, bo nie było. W każdym razie położył się do łóżka i leżał. Spał, wstał, przestał być autorytetem dla rodziny. No na szczęście miałam dorosłych braci, więc oni przejęli właściwie całą funkcję decydującą o sprawach rodziny. I byli bardzo prężni, moi dorośli bracia. Także no, tata niestety został ugodzony swoim, jakiś stracił szacunek z otoczenia. No i tak to było z moim tatą. Nie odzyskał do śmierci. Otworzenie getta i zamknięcie dla mnie było o tyle lekkim przeżyciem, że myśmy się nie musieli przeprowadzać.
bo nasz dom, strona parzysta Muranowskiej, znalazła się w getcie. Mur był poza naszą ulicą i myśmy się nie musieli, bo była, groza była dla tych, którzy musieli wyprowadzać się albo nie Żydzi mieszkający w obrębie getta musieli wyprowadzić i znaleźć mieszkania gdzieś, albo ci, którzy wchodzili, powiedzmy ci, którzy mieszkali poza gettem, musieli wprowadzić się do getta, nie mogli znaleźć miejsca przecież, żeby gdzieś zamieszkać, bo zrobiło się bardzo ciasno. Więc pamiętam, że było bardzo, bardzo było, był ruch taki, był niepokój. I no, moja rodzina akurat zmieściła, byliśmy u siebie, więc jakoś na tyle było to nieźle. No ale a dla wszystkich to była groza, pamiętam, że to było straszne. Bo bardzo dużo znalazło się bez dachu nad głową. Jak to miał rodzinę, to się dopychało, prawda, jakieś dodatkowe łóżko czy coś, żeby ktoś... że mógł do rodziny dotrzeć. No, ale to było straszne. No w ogóle zaczęły się straszne rzeczy, bo takie rzeczy jak brak pracy, brak zaopatrzenia w sklepach. No te wszystkie to są takie znane historie, które powiedzmy mnie osobiście jakoś nie bardzo dotyczy, bo ja nie byłam tutaj, ja byłam trochę tak, no byłam tylko, ale ani nie musiałam o nic, byłam tak dobrej sytuacji w porównaniu z dziećmi, o których wiem, bo prawda, później kiedy zetknęłam się ze Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu, to wiedziałam, że nieraz te dzieci stały się jakimiś jedynymi zaopatrzeniowcami w domach, więc to różnie były decydentami, nawet przejęli rolę rodziców, którzy tracili jakoś możliwość walczenia o życie. Więc wiem, że byli bardzo aktywni. Ja tego nie mogę sobie powiedzieć, bo zawsze był koło mnie ktoś dorosły, ktoś zawsze przede wszystkim, no miałam, mama była aktywna, moja siostra, no i bracia, przede wszystkim dorośli bracia. Także to było dla mnie takim, także ja tutaj nie, jakoś nic, nie, moje działanie nie było żadne absolutnie ważne. Ale pamiętam, mam tylko pamięć bardzo dobrą. Oczywiście ograniczenie żywienia, ograniczenie wszystkiego. No. A czy wychodziła pani na ulicę? Coś pani zapamiętała? Bardzo mało wychodziłam. Jeżeli wchodziłam, to z mamą za rękę. Bardzo mało wychodziłam. I pamiętam strzępy właśnie dzieci koczujących na ulicy. To pamiętam tak, ale ja byłam bardzo mało aktywna. W odróżnieniu od mojego najmłodszego brata, który był ode mnie starszy tylko o półtora roku, ale on był taki już, on był mężczyzną, on był bardzo aktywny, on wchodził z braćmi moimi, on był bardzo aktywny i ciągle go nie było w domu, on był razem, gdzieś tam chodzili. Także takie to mam wspomnienia z tego okresu. A jak się spędzało czas w getcie? Co pani robiła? Ja właśnie, problem polega na tym, że tak nie było szkoły oczywiście, nie było żadnych podwórko, więc jak dzieci wybiegały na podwórko, to już było niebezpiecznie, bo prawda, no, jakaś łapanka, jakaś coś uciekało się wtedy, ale pamiętam właśnie w moim domu, ale to był chyba rok 41 najdalej, bo była zorganizowana jak gdyby jakby to nazwać, grupa tak jak gdyby nie szkolna, ale taka świetlica, rodzaj świetlicy, żeby dzieci były zajęte jakoś. Była jakaś chyba nauczycielka i u niej w mieszkaniu, nie wiem czy tam była jakaś odpłatność za to, czy ona coś tam, to trudno mi powiedzieć. Ale dzieci, kilkoro dzieci, takie w moim wieku właśnie, spotykało się u niej w domu. Ona jakieś książeczki, myśmy tam trochę czytali, jakieś wierszyki się mówiło, śpiewy, jakieś piosenki były i tego typu, prawda, takie. Chodziło o to, żeby nie szwendać się po ulicy i po podwórku, bo to by było niebezpiecznie. Takie to były, nie umiem powiedzieć, jak długo trwało to wszystko, bo bardzo długo nie. Ale pamiętam, to był bardzo, bardzo taki czas, gdzie można było
spędzić jakoś bezpiecznie jakieś kilka godzin w ciągu dnia. Czy tam było jakieś jedzenie? Chyba, ale nie pamiętam tego. Tak, to mi nie zostało, bo to było tylko w tym bloku. Dzieci z tego domu. Dom był duży i kilkoro dzieci. Tych dzieci nawet też bardzo była jakaś Różulka, myśmy mu Różulka, więc taka była to moja koleżanka. Jakieś chłopcy tam jacyś byli, to wszystko to tak żeśmy się bawili. Jakieś. A na podwórku to tam zwyczajnie w klasy, prawda, i jakieś takie popularne. Chowanego. Tam właśnie uczyliśmy się różnych rzeczy, uczyliśmy się, tam były, pamiętam, były różne wiersze Tuwima, były te, no ale zapamiętałam taki, ale to zupełnie przypadek, zapamiętałam taki wierszy, którego się tam nauczyłam, o matce, to go powiem, bo to bardzo taki wzruszający i pamiętam, jak go mówiłam mojej mamie, żeśmy się bardzo wzruszyły obydwie. A gdy ze szkoły wróciłam do domu, widziałam. Mama czerwone miała oczy. Płakała widać po kryjomu. Więc najpierw byłam gotowa zapytać mamę o zmartwienie. Lecz potem myślę, że nie. Nie będzie mamie lżej, gdy dowie się, że ja widziałam jej łzy i wiem, że ona płacze. Zrobię inaczej. Na pociechę uśmiechnę się do mamy najlepszym uśmiechem. Uśmiechnęłam się. A ręce mamy, szorstkie, choć trochę surowe, objęły mnie mocno za głowę. Moje ty, drogie dziecko, twój uśmiech to dla mnie jak słońce patrzące spoza ciemnej mgły. Częściej uśmiechaj się do mnie ty. I mama uśmiechnęła się sama, obeschły ma mnie łzy. To pamiętam, ten wierszyk był, ale to tak później doszłam jakoś drogami takimi, że, bo dlaczego ja go zapamiętałam, bo zdziwiona byłam bardzo, bo miałam tę książkę pani Freilich z jej opowiadania o przeżyciach jej jako też dziewczynki w getcie łódzkim. I ona, czytam te jej wspomnienia i tam ona cytuje ten wiersz. Jak ja zaczynam go czytać, ja go zaczynam, zamykam się, ja mówię. Ja go mówię z pamięci, więc ja go znam i przypomniało mi się, że ja mówiłam, że ja pamiętałam, że tego, ten wierszyk umiałam na pamięć. No i byłam, i ona tam pisze, że to autorem był jej brat, który nie przeżył. A brat taki mniej więcej 14 lat. No i zadzwoniłam do niej i mówię, jak to się stało, że wiersz tego brata pani z getta łódzkiego przedostał się do getta warszawskiego. Ona też nie wiedziała, jak to się mogło stać i jakie są korzenie tego. Ale ten wiersz przetrwał i zaistniał. Także że taki szczątkowe jakieś takie wspomnienie. Ale i zostało w mojej pamięci takie jak coś, prawie jak Oda do młodości, coś jakiś tutaj bardzo, bardzo jakiś wierszyk, który się uczyłam jako dziecko, prawda, to jest coś, co było w programie szkolnym, a to było takie, zupełnie, i to było, tego wierszyka się nauczyłam właśnie na tych kompletach tych dziecięcych, To takie wspomnienie mam. Długo nie wracałam do tego, w ogóle zapomniałam, tylko właśnie w związku z tym, że książkę tę przeczytałam i tam był ten tekst, który ja okazało się, że został w mojej pamięci. Początek, prawda, wojny, kiedy warsztat jeszcze nasz działał. Pamiętam, że tata dostał takie zamówienie, bo w ogóle postać Korczaka nie była mi obca nawet w okresie przedwojennym, bo ja czytałam, ja w ogóle w związku z tym, że mój brat miał tą czytelnię, że był jakoś bardzo, bo książek było pełno w domu, dom był rozczytany, że tak powiem. Ja miałam, pamiętam, 5 lat skończyłam, były moje urodziny, dostałam w prezencie książkę, o dziwo, śmieszna, bo to była właśnie książka dla chłopców, Serce Amicisa. Więc dostałam tą książkę, pamiętam ją, bo się bardzo, nie umiałam jeszcze dobrze czytać, na tej książce się uczyłam czytać.
Dla mnie książeczki Korczaka, w ogóle postać Korczaka nie była mi obca w moim domu, bo się o nim mówiło. A później pamiętam, jak się zaczęła okupacja i był ten dom dziecka Korczaka, była, ja przecież się nie orientowałam, jeszcze warsztat działał, jeszcze, to musiał być wobec tego jakiś rok 41 albo 42, było zamówienie z domu dziecka Korczaka na skrzynkę, jakiś, czy na mąkę, czy na kaszę dla domu dziecka, gdzie robili zapasy i trzeba było i tam. I pamiętam, że tata mówi, to jest dla doktora Korczaka. Bo doktor Korczak jest, był postacią taką bardzo znaną. No, ja go znam jako prawda, pisarza, jako nie jako lekarza, ale tutaj był już znany w getcie, był już bardzo, widocznie było o nim głośno, bo taka, wiecie Państwo, to jest, bo taka atmosfera była koło tego. Trudno mi powiedzieć, w jakim kontekście było to dla doktora Korczaka. To nie była taka zwykła skrzynka, albo to była z takim podtekstem. Tego, co ja pamiętam i jak to dla mnie zapadło w mojej pamięci. Ja wtedy w takiej sytuacji zupełnie niespodziewanej. Więc ale to zapadło w mojej pamięci, że to jest dla doktora Korczaka. W końcu trzeba było się wyprowadzić z tej placu Muranowskiego, bo getto zostało zawężone. Mur został przesunięty i teraz okazało się, że nasz dom znalazł się poza gettem, za murami. I wtedy, ale to już chyba był początek 42, musiał to już być koniec 41, bo już były tak wywózki z getta, że już pamiętam, że nie było problemu ze znalezieniem mieszkania, w którym można było wejść na mieszkanie zupełnie wyposażone, umeblowane, z zostawionymi garnkami, ze wszystkim, bo zostali ludzie wywiezieni, powiedzmy, albo się zgłosili na wywózkę, albo sami opuścili mieszkania. Także nie umiem powiedzieć, które to było piętro. Wiem, że to była Muranowska, chyba w pobliżu, na skrzyżowaniu z ulicą Zamenhofa. I tam zamieszkaliśmy już na piętrze. Oczywiście nie mając już wtedy kontaktu z całym, z tym naszym warsztatem, który był, i z tymi książkami, z tym wszystkim, już byliśmy wtedy zupełnie izolowani. No i teraz jeszcze zaczyna się ważna sprawa utraty ludzi. Bo łapanki, bo ciągle muszą być, prawda, zaczyna działać, treblinka przecież działa, muszą mieć, z szlak placu muszą odchodzić wagony wypełnione ludźmi. No na razie to tak były, prawda, ogłoszenia, że zgłaszajcie się do pracy, dostaniecie jedzenie na drogę, dostaniecie pieniądze i chleb dla dzieci. No i ludzie się zgłaszali, ale po jakimś czasie ktoś tam uciekł, komuś się udało, wrócił do getta i powiedział, że to jest nieprawda, że to żaden obóz pracy, że to jest obóz zagłady, że ktoś, kto tam trafi, nie od razu ginie. Wtedy ludzie przestali się zgłaszać i zaczęły się wtedy, raz, że łapanki już były wcześniej, ale zaczęły się rewizje w domach. No i w tym czasie, prawda, znowu zawód moich braci, bo tata, jak powiedział, wysiadł jakoś psychicznie i fizycznie. Bardzo przydał się, bo zaczęli się specjalizować w różnych skrytkach. Na początku były to skrytki przedmiotów, bo Niemcy ogłosili, prawda, żeby zgłaszać do depozytu różne wartościowe rzeczy, bo przecież wojna się skończy. I prawda, to jest bezpieczniej, żeby było gdzieś umieszczone, więc oni to wszystko przechowają, powiedzmy jakieś biżuteria, powiedzmy aparaty fotograficzne, futra, no coś wszystko, co ma dużą wartość, żeby im oddać. Oczywiście nikt nie chciał tego oddawać i wtedy też moi bracia wymyślają różne skrytki na te przedmioty. No, ale to wszystko do czasu, bo później trzeba było ludzi chować, więc już różne skrytki. No i jeszcze ważne, że bracia moi
nawiązali kontakt z podziemiem, jako prawda, żeby się bronić. Młodzi ludzie chcieli jakoś być aktywni w obronie, stanąć w własnej obronie, żeby się nie dać jakoś żywcem jakoś zabijać i chcieli walczyć. No i wtedy wiem, że moi bracia zgłosili się, nawiązali kontakt z żobem. Ale pierwsza utrata w rodzinie, to był chyba rok 42, nie umiem powiedzieć dokładnej daty, właśnie w takich łapankach ulicznych zginął mój jeden z braci, który miał dwoje dzieci, już żona i dwoje dzieci, Boruch, jego żona, dwoje dzieci i drugi brat też z żoną, oni nie mieli dzieci. To już ta była pierwsza utrata tych moich dwóch braci z rodzinami, zginęło właśnie już chyba w Treblince. Bracia moi zaangażowali się w ruch oporu i powstał pomysł budowania bunkra. To już była taka bardzo zorganizowana, bo to już był taki, bo pamiętam, że radio było jakieś, z radia dochodziły wiadomości z frontu, że prawda, że Rosjanie się zbliżają, że to będziemy, że będzie, jest szansa na pokonanie Niemców i tak różne, to moja. Moja pamięć dziecka tyle sobie zapamiętała, że to będzie, że może będzie zwyciężymy. Oczywiście jakieś takie opowieści takie z armii, że młodzi ludzie się mobilizują. No i między innymi właśnie wtedy powstał pomysł budowania bunkra takiego, który da, bo takie te wszystkie w mieszkaniu skrytki na chwilowe, jakieś rewizje, to były dobre, okazały się bardzo przydatne, bo pamiętam kilka takich rewizji w mieszkaniu. To tam myśmy siedzieli, prawda, za taką etażerką, gdzie była zasłonięta, czy powiedzmy jakieś takie były, pamiętam, różne miejsca ukrycia. Ale to były tylko na chwilę, kiedy jest rewizja, a trzeba było pomyśleć o czymś poważniejszym. Ale wtedy w związku z tym, że wszystko to zaczęło być organizowane przez grupę już taką, no można powiedzieć, bojową, no można było już jakoś planowo coś robić. I wtedy powstał pomysł na taki bardzo poważny bunkier, który został właśnie według pomysłu mojego brata Rafała, został zbudowany, ale tam dołożyło się jeszcze wiele rodzin, bo tam trzeba było trochę pieniędzy, trzeba zapasy. Pamiętam, że były zapasy zrobione, które miały nam dać szansę na przetrwanie, bo już, prawda, takie nadzieje, że front się zbliża, że będzie, że zwyciężymy. Pamiętam, radijko było i słuchaliśmy radia, bum, 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 tu mówi rozgłośnia Polska świt. Później była taka jeszcze, tu mówi Londyn. I takie były wiadomości ze wschodu, prawda, z frontu. No i takie były, to są moje takie wspomnienia. Ja powiem, że tak, ja byłam bardzo mało aktywna. W porównaniu z moim bratem, który był cały czas w akcji, on był wśród tych budowniczych bunkra, a ja byłam ciągle jakoś taka, nie wiem, nie chcę siebie obciążać jakimś takim, bo nie pamiętam, żebym ja się czymś tam specjalnie zaangażowała, żebym ja była czymś zajęta. Siedziałam zawsze przy mamie i miałam siostrę. Siostra była bardzo aktywna, siostra była bardzo dbała o rodzinę, a ja, no ja byłam, co ja miałam wtedy lat 10, 11, 11 rok. No ale mój brat Jehuda był bardzo aktywny, chodził z braćmi. I co było taki ważny, ten walor tego bunkra, który został zbudowany, który miał to wydrążony tunel, który prowadził do kanału. A kanał dawał drogę ucieczki, ewentualnej ewakuacji z getta, wyjść. No oczywiście trzeba było spełniać wszystkie warunki, żeby można było uciekać. Przede wszystkim trzeba było mieć do kogo,
Trzeba było mieć jakieś pieniądze, no i mieć tak zwany dobry wygląd. No, tego wszystkiego myśmy nawet nie mieli ani pieniędzy, ani dobrego wyglądu, ani przyjaciół po stronie aryjskiej, ale mieliśmy, prawda, ten przywilej, znaczy ten kontakt z podziemiem, który dawał jakąś prawda, możliwość pomocy ewentualnej. No wiem, że przecież sam po stronie aryjskiej działał dział pomocy tej, co się nazywało, Żegota, prawda, tak. Był, że tak, bo później ten na uchodźce, co powstał, prawda, z tego też ten podziemny taki przez prezydenta, prawda, z Londynu. Takie były pieniądze później na to, żeby jakoś, już jak wyszliśmy z tego getta, to tam też jakoś korzystaliśmy z jakiejś tam pomocy, bo myśmy nie mieli żadnych środków na życie. No i tam żeśmy, tam okazało się, ten bunkier, który zbudowali moi bracia, był bardzo bezpieczny. Miał połączenie, prawda, z kanałem. No i, a kanał to była droga na świat. Kanał, można było kanałem. Do kanału Niemcy nie wchodzili. Rzucali bomby, tak, gaz puszczali, tak, ale oni nie wchodzili. Natomiast ludzie uciekali kanałami, ale też to było tak, że nieraz właśnie kanałami płynęły zwłoki ludzkie, bo zastrzelonych, prawda, wpadali do kanału i tak. Więc to są takie moje wspomnienia. A kiedy się Państwo wprowadzili do tego bunkra? Pamiętam, że myśmy zeszli do tego bunkra, to był styczeń 43. To był jeszcze w pełni, on jeszcze był wtedy modernizowany, budowany, rozbudowany, ale już były prycze, już były już, miał takie, pamiętam, walory były tego bunkra takie, bo że była woda pitna i był prąd. I to dawało, prawda, szansę na istnienie tam, na bycie, na przeżycie, bo czysta woda, którą można było pić, no i ewentualnie prąd, że można było coś tam ugotować. I tam to był taki bunkier, który miał dwa pomieszczenia. Jeden tam, gdzie się siedziało, to był bardzo, bardzo bezpieczny. Tworzył jak gdyby ziemiankę, bo ziemia, która była wydobyta, pogłębiona była piwnica. Mniej więcej, nie wiem, metr, może więcej niż metr w głąb. To ziemia wybrana z podłoża była obsypana strop i ściany boczne, oszalowane deskami, dawało to bardzo dużą izolację od trudno mi jest powiedzieć, od strony technicznej i powiedzmy, jaką dawało, ale gwarancję. Okazało się, że przetrwało, że ten bunkier przetrwał bombardowanie, przetrwał pożar, który był dookoła. No. Dopóki to wybuchło powstanie w getcie, to cały czas byliście w bunkrze. Myśmy byli w bunkrze, no i chowaliśmy się do kanału, kiedy dookoła się paliło. To myśmy nie mogli to miejsce obsypane ziemią tak się rozgrzało, że nie można tam było wytrzymać. Myśmy wtedy wchodzili do kanału. A w kanale też nie można było długo być, bo Niemcy zorientowali się, że to jest droga ucieczki, rzucali bomby gazowe. Myśmy nie mieli żadnych ochrony przeciwgazowych. Wtedy jakoś tak szmata do twarzy z wodą i uciekać z powrotem do tego palącego się bunkra. I jak gaz opadał, wchodziliśmy z powrotem do kanału. I tam tak trwało, dopóki jakoś tak no, ściany nie ostygły trochę. A nam się zapasy spaliły wtedy. Spaliły się te, które były w tym pomieszczeniu obok. A ten nasze to pomieszczenie okazało się bardzo bezpieczne. Przetrwało wszystkie te bombardowania i pożary i wszystko. No ale zostaliśmy bez prawie środków do życia. No i to był już kwiet, już był to maj 43. A bracia walczyli w Polsce? Bracia walczyli, tak. No oczywiście oprócz tego najmłodszego mojego brata, tak, trzech braci było w akcji. Siostra nie.
No jeszcze muszę powiedzieć, że nie wiem, czy wspominałam o tym, że dostałam bratową. Mówiłam o tym, bo brat mój Izak, któregoś dnia, jeszcze to był 43 rok, kiedy oni wychodzili. Ja nie wychodziłam z tego bunkra, siedzieliśmy. Mama też nie wychodziła, siostra i tata też nie wychodził. Natomiast bracia i Jehuda chodził z nimi. Oni znali doskonale topografię kanału, wiedzieli, co się dzieje w Warszawie, bo pod władzami słuchali, coś były jakieś kontakty. No i moi bracia wychodzili nieraz na zewnątrz i to był ten kontakt był między bojowcami też. I kiedyś mój brat Izak spotkał swoją koleżankę, która spłakana była i powiedziała, że cała rodzina zginęła, ona się nie ma gdzie podziać, że w ogóle nie wie co robić, ją zaraz złapią, wywożą. A on mówi, chodź z nami, pójdziesz do naszego bunkra. I on ją przyprowadził do bunkra, moja mama pobożna Żydówka. Mówi, no tak to nie będzie, żadna co to za narzeczona, kto tu jest, nie wiadomo, musi to być żona. No i pamiętam jakoś tak przebłysk taki, że na ręce mojego taty, który nie był przecież rabinem, ale tam zorganizowali jakiś baldachim i oni w warunkach tego bunkra wybrali ślub. Znaczy złożyli przysięgę na ręce mojego taty. I od tamtej pory dostałam bratową, która później okazała się dla mnie bardzo ważna, bo to z nią przeżyłam powstanie warszawskie i ona mnie do końca jakoś tam się mną opiekowała, kiedy już nikogo nie miałam. Takie zrządzenie losu. Więc właśnie tak, że doszła do rodziny takiej dość dużej, doszła jeszcze moja nowa bratowa, miała na imię Anka. Ja zresztą przeżyła, tylko później wyjechała do Izraela i tam zmarła. Pamiętam, była kobieta z dwiema córkami i było, kiedy zaczęło się powstanie i były walki, to były młode dziewczyny i oni wszyscy nie wytrzymali, bo wyszli po prostu tymi kanałami gdzieś. Czy przeżyli, to nie wiem, bo nie miałam później żadnych kontaktów, bo w końcu po tych całych zamieszkach i po wszystkim to tylko została moja rodzina, nasza rodzina została. A ci, jeszcze było takie małżeństwo jedno, które miało syna po stronie aryjskiej, starsi państwo, który zresztą on, ale też nie wiem, czy przeżyli, bo oni, jak myśmy wychodzili, to po nich też przyszedł syn ich, który był po stronie aryjskiej, to był kolega chyba moich braci. I oni byli, a tak to wszyscy gdzieś, kiedy zaczęły się takie, no tu gorąco, tu się pali, tu tego, i serwowali się ucieczką, ale jaki był skutek tej ucieczki, to nie wiem. Znalazłam relację jednego z młodych tych bojowców, miał na imię Józio, i on w Muzeum Getta w Izraelu jest jego relacja, którą wspomina ten nasz bunkier. Jak był przetłumaczony, no, mam tą relację, no, zgadza się całkowicie z moimi wspomnieniami. Wspomina tam brata Rafała i tych wszystkich tych. I on był jednym z bojowców, który był po stronie, a później po stronie, był przychodził do naszego bunkra, był łącznikiem. I pamiętam, kiedyś przyniósł w plecaku jakieś jedzenie i był zawsze zapowiedź, że my was stąd jakoś powoli zabierzemy. Taka była nadzieja. No niestety nadzieja się nie spełniła, bo nas nie zabrali stamtąd, bo nie dali sobie rady, bo to było za trudne. I później było tak, że Rafał zachorował. Prawdopodobnie później okazało się, że to był tyfus nawet. I zabrali go z tego bunkra, a już dookoła były zgliszcza. Już nie było getta, już nie istniało. I któregoś dnia, prawda, trzeba było go zabrać. Jego zabrali tym włazem kontaktowym, prawda, wynieśli go. I on znalazł się po stronie aryjskiej. I wtedy niestety nasz bunkier został nakryty przez robotników, którzy prawdopodobnie, jak oni mówili, robią porządki, ale nie wiem, czy oni robili porządki, czy nie szukali przypadkiem skarbów, rzekomych skarbów, które były, prawda, w gruzach getta. W każdym razie natknęli się na nasz bunkier i wtedy myśmy uciekli do kanału,
A dwóch moich braci niestety wyszło zobaczyć, co się dzieje. I oni powiedzieli, ojej, co wy siedzicie jak szczury tutaj. A oni mówią, jesteśmy głodni, to my wam chleba przyniesiemy. No i to był błąd, myśmy powinni byli uciekać, a oni wyszli po ten chleb. Myśmy siedzieliśmy już tak, że poza bunkrem siedzieliśmy w kanale i słyszymy strzały. W nocy poszła Anka, bo właśnie jej mąż, czyli mój brat był, później drugi brat Chaim. Poszła zobaczyć, co się dzieje. Śladu po nich nie było. Myśmy już nie mogli wrócić. Poszliśmy teraz przy naszym przywódcą, stał się Jehuda, ten 14-letni mój brat. Prowadzi on, wie, gdzie jest punkt kontaktowy. Prowadzi nas przy kanałami na stronę aryjską. I siedzimy pod tym włazem, podajemy karteczkę. Nie wiem, jak długo siedzieliśmy tam. Z wiadomością, że bunker został spalony, że oczekujemy pomocy. Przyszła wiadomość, że dziś w nocy po was przyjdziemy. I rzeczywiście, nie wiem, jak długo czekaliśmy na to. I w nocy rzeczywiście przychodzi grupa, to była bardzo trudna sprawa, bo jest noc, była godzina policyjna, nie wolno chodzić. A tu uzbrojona grupa przyszła, młodych ludzi, żeby nas stamtąd zabrać. Okazało się, że właz był zalutowany, nie można go otworzyć. No i teraz też konsternacja, co zrobić. I oni mówią, idźcie do następnego włazu. I teraz naszym przywódcą i znawcą kanałów jest Jehuda, ten mój mały brat. I on chce iść do tego włazu nowego, ale co się okazuje, moi rodzice nie mają już sił, żeby stanąć na nogach. Siedzą pod tym włazem, tym zalutowanym. I mówią, że nie mogą się ruszyć. Są bardzo słabi, fizycznie już wysiadają. Moja siostra nie chciała ich zostawić. Postanowiła zostać z nimi, będzie czekała na pomoc. Ja też pamiętam, że chciałam zostać z mamą, ale pamiętam, że mama kazała mi iść. Powiedziała, tam na górze jest Rafał, on nam pomoże, a ty masz iść. Ja to poczytuję jako testament mojej mamy, że ja mam żyć, że ja mam być. I poszłam. Zostawiłam ich, myśląc, że rzeczywiście będzie możliwość uratowania ich. Okazało się, że nie. Myśmy nas wynieśli. Jeszcze po drodze Jehuda się topił w kanale, bo był taki, musieliśmy minąć taki kanał burzowy. Bardzo ostry był wir. Został wplątany, no, na szczęście gdzieś zatrzymał się na śluzie i wrócił. Poszedł tam, gdzie na nas czekali. I powiedział, musicie zejść po nich, bo nie mają szans. I oni nas wynieśli, kto tam był. Była moja bratowa i ja. Było to małżeństwo właśnie, na których syn czekał na górze. I oni nas wynieśli. My wołamy, że tam są rodzice, oni mówią, wszyscy zginiemy, nie mamy szans. Później, teraz idziemy. No i wynieśli nas na rękach, na plecach. I to była noc. To było tam w okolicy tego Ronda Babka. Mniej więcej, tak jak patrzy się na drogę tego kanału. I tam była, w piwnicy zastaliśmy mojego brata Rafała, który rozpłakał się, jak zobaczy, że nie ma rodziców, że co się dzieje, siostry nie ma. Ale był bezsilny, nie mógł nic poradzić, był bardzo chory jednak. Wołał tam, żeby udzielić pomocy rodzicom. No, nim nie było szans. Nie byliśmy podobni do ludzi. Po 8 miesiącach siedzenia w bunkrze pierwszy raz wyszłam na powietrze w ogóle, takie otwarte. I myśmy w tych workach na platformie przyjechali na ulicę Mokotowską. To była Mokotowska 1, tam gdzie teraz jest Politechnika, metro. Tam była piwnica, tam zastaliśmy Rafała,
I tam umieszczono nas. I przyszedł lekarz. Ja byłam w późnie, ja nie bardzo wiedziałam, co się dzieje, czy jest coś, jakaś wiadomość o rodzicach, czy coś. Nic nie wiedziałam. W każdym razie po tygodniu umiera Jehuda. Kiedy topił się, dostał z zakażenia krwi, no sepsa się wdała i odszedł. Został mi Rafał, moja bratowa i ja. No on jest, wyszedł z tego tyfusu jakoś, pozbierał się. Zresztą nie wiem, czy to był tyfus, czy czerwonka, coś takiego, taka choroba jakaś zakaźna. W każdym razie lekarze się zaopiekowali, tam przychodzili, tam wszystko mieliśmy, wszystkiego co trzeba, i lekarstwa, i żywienie. No i dochodziliśmy do siebie w sensie fizycznym. No i nami się opiekowała oczywiście podziemna organizacja, chyba ŻOP, bo któregoś dnia przyszedł Antek Cukierman. Przyszedł, pamiętam go, przyniósł bratu broń. To już był styczeń 44 i powiedział, że, no, że będzie on wykorzystany, bo już była mowa o jakimś powstaniu warszawskim, że coś, on był jako znawca bunkru, znawca kanałów, że może być przydatny jako, prawda, jako bojowiec. No i stwierdził właśnie pan Cukierman, że niedobrze, żeby było dziecko i kobieta razem, że trzeba nas rozdzielić. A Rafał był już moim ostatnim bratem, ostatnim kimś. Dla mnie to było bardzo bolesne. No ale ja żyłam w takim trochę późnie, nie bardzo świadomie. I nas rozdzielono. Myśmy zaczęły z moją bratową Anką takie życie po stronie aryjskiej. Bardzo, no, miałam już co jeść, miałam, ubrali mnie, uczesali, włosy podcięli. Byłam zupełnie już, wyglądałam podobna do ludzi, bo już jak wyszłam, to zupełnie niepodobna do ludzi. Doprowadzona do jakiejś normy. Ale musiałam, że to życie nasze po stronie aryjskiej też nie było usiane, prawda, jakimiś kwiatkami. Bo było ciągle niebezpiecznie, musiałam się ciągle kryć. I Rafał został na tej Mokotowskiej jeden. Tamtej to była taka suteryna pięknie, taka przedwojennego budynku, ale pięknie, bardzo dobrze wyposażona. Może tam było rzeczywiście z wodą, z toaletą, wszystkim było tam. No i tam się nim opiekował dozorca, pan Grochowski. I pan Grochowski był po prostu łącznikiem. Żywność przynosił, jakieś tam korespondencje, gdzieś był łącznikiem z podziemiem. No i, ale było bardzo bezpiecznie tam, bo tam nie było widać śladu, że tam ktoś mieszka. Ale do tego pana Grochowskiego przychodził syn, młody człowiek, który się, no, uważało się, że jest, no, przyjaciel, no, jeżeli jego ojciec, a wiedział, prawda, że za pomoc udzielana Żydom jest kara śmierci, czyli wiedział dobrze, czym grozi, prawda, wydanie własnego ojca, prawda, ale widocznie nie wiem, czym się młody człowiek kierował. Okazało się zresztą, że był konwidentem niemieckim i wydał wielu Polaków i Żydów. Znalazłam później informacje w takim biuletynie. Ale on kiedyś właśnie wiedział, a przychodził tam normalnie, chociaż brat sobie nie bardzo życzył, żeby tam był ruch, żeby tam było, przychodzili, bo to był taki wypalony dom, więc śladów, żeby nie zostawiać śladów, czy się tam chodzi, że tam jest jakieś życie. No i właśnie któregoś dnia ten młody człowiek sprowadził gestapo, to już był luty 44 i gestapo kroczyło zupełnie wiedząc, gdzie, jak, po jakim, wiedzieli, gdzie trzyma, gdzie rewolwer leży. Podeszli do tego, bo zawsze brat mówił, że się żywcem nie da złapać. No i zabrali, Rafała zabrali też tego pana Grochowskiego. Berlej Szucha zginął już luty, nie wiem dokładnie, którego lutego to był, ale luty. Bo jednak wszędzie były, prawda, te podziemie trochę było zorientowane, co się gdzie dzieje, gdzie coś się dzieje w Alei Szucha. Mieli dokładnie, były informacje.
o różnych przeżyciach, więc to docierało i do mnie też właśnie, że został wyrok na Rafale, że zginął i że zginął, prawda, ten jego też, ten opiekun, czyli pan Grochowski, zginęli. To był już luty 44, no ja jestem z Anką, już tylko już nie ma z mojej rodziny nikogo. My jesteśmy, przenosimy z miejsca na miejsce. Ja nie bardzo wiem, kto, jak to, bo kto, z kim byli ci ludzie, którzy nas przyjmowali. Czy to za, to, no bo to byli zwykle tam w jednym tym, to była akuszerka, która też nielegalnie dokonywała aborcji, więc też miała, była nielegalna i ciągle, jeszcze dodatkowo, jeszcze Żydówki dwie, więc to trochę też to było ciągle, myśmy ciągle trzeba było uciekać. Później na Powiślu, żeśmy, no w każdym razie cztery miejsca zmieniałam, na Dolnej było jakieś też pomieszczenie, żeśmy z tą bratową ciągle, mnie przewożono, nie razem, z zabandażowaną głową, tylko miałam mała szparka na oko, żebym wiedziała, co, gdzie jestem. Moja bratowa nieraz była przewożona w kapeluszu z woalką, z kwiatami, że jak gdyby jechała gdzieś na cmentarz. Więc tak przewożono nas z miejsca na miejsce. Tych od mniej więcej lutego do Powstania Warszawskiego, jak cztery miejsca żeśmy zmieniali, bo wszędzie okazało się niebezpiecznie. Ale podziemie działało idealnie. Jakimi drogami? Ja się tym nie interesowałam. Ale przychodzili, łącznik mi wiedział coś. Nie było też takich telefonów przecież. Ale zawsze dostawaliśmy jakieś pieniądze, bo myśmy nie mieli żadnych środków do życia. Dostawaliśmy pieniądze na utrzymanie, na opłacenie. Czym się kierowali ci ludzie, że przyjmowali, bo nie sądzę, bo to nie były jakieś, powiedzmy, sumy, które otrzymywali za to, za przechowanie Żydów. Nie umiem tego powiedzieć, bo mnie to nie interesowało po prostu, czy to jest opłacane, czy to z dobrego serca, czy to w każdym razie narażali swoje życie i za to, no, chwała im. I tam na Dobrej zastało nas powstanie. To już było dosłownie, pamiętam, że 1 sierpnia przyszła łączniczka. Taka Zosia, blondynka, piękna dziewczyna, młoda, przyniosła nam pieniądze na życie. A o 5 po południu wybuchło powstanie. No to powstanie przeżyliśmy. Dla mnie powiem dziwną sprawę, że z taką ulgą przyjęłam, że powstanie, jak usłyszałam Mazurka Dąbrowskiego grającego na megafony, był rozstawiony na ulicy. Jak zobaczyłam biało-czerwone sztandary, to ja zupełnie jakiegoś szału dostałam radości. Boże, jaka byłam szczęśliwa. No oczywiście szczęście krótko trwało. Poza tym, co dla mnie było najważniejsze? Ja schodziłam do schronu razem z innymi dziećmi. Ja już nie byłam inna. Ja już chodziłam razem z dziećmi. I wszystkim, jak był ogłoszony alarm, schodziło się do piwnicy, do tego schronu, to ja z nimi, z tymi dziećmi razem. Ja już nie, ja wychodziłam z Warszawy płonącej, ja razem ze wszystkimi. Ja już nie byłam obarczona jakimś tym, że ja jestem, że ja się mam, że mam oczy zasłaniać i mam zasłaniać swoją twarz. To dla mnie było bardzo ważne. Pamiętam, ja byłam prawie w takiej euforii, jak niektórzy, prawda, właśnie w czasie powstania, że ludzie tańczyli, prawda. To mnie też się udzielało, mimo że było dalej przecież zagrożenie. No i tak, prawda, no, na Dobrej żeśmy byli. I ta Dobra, i tam zaczęła się ewakuacja. To było już, Powiśle padło 6 września. I zaczęła się, prawda, nocna wędrówka na chciałam powiedzieć na Umszlakplac, nie na Umszlakplac na szczęście, tylko pod kościół świętego Wojciecha, gdzie też była selekcja, tylko innego rodzaju. Ostatnie miejsce mojego pobytu to była ulica Dobra. Mieszkaliśmy, to była taka chyba kawalerka, była, bo to nie było duże mieszkanie. I w tym czasie, kiedy myśmy się sprowadzili, to musiał być to w sierpniu powstanie, myśmy mogli tam w maju, czerwiec może, zamieszkać. To było państwo Budnicy. To było mieszkanie nieduże,
na Dobrej, nie wiem jaki numer, chyba 50 ileś tam, bo tego, to miejscu nie, gruzy były, nie przetrwało to mieszka, bo poszłam szukać, ale nie znalazłam. I nami się opiekował pan Budnicki, bo jego żona, z tego co wiem, była na linii Otwockiej z jakąś grupą dzieci żydowskich, więc z tego wynika, że oboje byli zaangażowani w ruchu pomocy Żydom. W jakim stopniu i na jakiej hierarchii, tego nie wiem. W każdym razie on nami się opiekował i to opiekował się skutecznie, pięknie, a nie dlatego, bo myśmy żadnych pieniędzy nie mieli, że to nie były żadne sprawy, powiedzmy, jak się teraz mówi, prawda, bo myśmy nic nie mieli. Nie sądzę nawet, żeby moja bratowa miała obrączkę, bo jak brała ten ślub, to przecież bez obrączek chyba. Więc nic nie tego, żadnych. Z tym, że... A ona z kolei też z jakimiś dziećmi, opiekowała się jakimiś dziećmi. Więc, ale nie umiem, bo tak, bo pan Budnicki zginął prawdopodobnie, dlatego że on by wrócił. Żona jego się zjawiła do mnie po wojnie, bo znalazła, że jakaś prawda, że ja sobie przybrałam nazwisko ich, ale nie była mną zainteresowana specjalnie, ale ja już byłam w tym domu dziecka wtedy, a on się nie zjawił. A skąd się wzięło u mnie to nazwisko? No bo wychodząc z tego, z płonącej Warszawy, dookoła się pali, jesteśmy pod kościołem świętego Wojciecha, a tam z ulicy Ordynackiej, z Powiśla, wychodziły dzieci z domu, z dom dziecka z zakonnicami, siostry Szarytki. I one, były takie dziewczynki w moim wieku, tam szli tam ulicami, prawda, aż tam na to, pod tego świętego Wojciecha. I pan Budnicki, który się mną opiekował, i moja bratowa, co ważne, miała fałszywą kękartę, która jej dawała jakąś szansę na przeżycie, znaczy, że ma jakiś dokument. Ja nie miałam nic. I ona rzeczywiście dzięki temu, przy takiej selekcji, ona dostała się do obozu pracy. Na szczęście nie do obozu koncentracyjnego, bo i tak bywało. Bo chyba pan Budnicki właśnie chyba w Oświęcimiu musiał skończyć, ale tego nie wiem. Że on by wrócił na pewno, bo miał do kogo i do czego. Ale to ja nie szukałam i później też nie umiałam. A ja nie miałam żadnego dokumentu, nic nie wiedziałam. I on poszedł, powiedział, że ma sierotę. Już Rosjanie byli na Pradze, prawda, więc już było tuż, że będzie koniec wojny. On powiedział, że on się opiekuje, że nie jest ojcem moim, ale że prosi o przyjęcie tutaj, bo jego zabiorą prawdopodobnie. On się zgłosi po wojnie. No i siostry mnie przyjęły. No i tak jakoś dołączyłam do grupy dzieci, no i siedzimy, później pakują nas do Pruszkowa, do obozu. I tam siostra podchodzi do mnie, bo nic nie wie o mnie, prawda? Moja bratowa mi zginęła, to znaczy, bo ją zabrali do... Ona ją w Pruszkowie jeszcze spotkałam, powiedziała, że ją właśnie, że ona jedzie gdzieś do obozu, gdzieś jakiegoś. A ja... siostra do mnie mówiła, to jak się ty dziecko nazywasz? Ja sobie myślę, matko, co ja mam powiedzieć? Co ja mam? I pierwsze nazwisko, które mi przyszło, to powiedziałam Budnicki. Krysią mnie nazywano, kiedy wychodziłam z kanałami. To już na stronie aryjskiej już byłam Krysią. No to Krysia Budnicka. No i tak sobie klapnęłam. I tak zostało. Było mi to bardzo wygodne, bo wszystko wiedziałam. Znałam imiona, prawda, i tej pani, i jego żony, i jego... No i sobie tak pomyślałam, że to będzie najbezpieczniej. Nie wiem, nikt mi nie powiedział. Jeszcze wtedy, że mam powiedzieć, że mam wrócić. No i tak to się ciągnęło. No i tak nas wypuścili. Później jakiś tam ksiądz poszedł do Niemców, żeby wypuścić te dzieci. No wypuśćcie te dzieci na zewnątrz, w Kłocach, gdzie dzieci ich do tego. No, i ten dom dziecka wypuścili. I myśmy się znaleźli wtedy w Grodzisku z tego Pruszkowa. W jakiejś szkole i z tego Grodziska, także tak do Osuchowa.
I Rosjanie weszli akurat, no i już mnie nikt nie chciał zabić. Już byłam wolna. Aha, kończy się wojna, ja mam lat 12, jestem analfabetką właściwie, bo ani jednej klasy. Umiałam tylko czytać, ale już pisać i liczyć to już nie bardzo. No tyle o ile, ale bez żadnych tych, musiałam, no poszłam od razu do klasy piątej. Miałam, lekko mi nie było, ale trzeba było nadrabiać i tak żeśmy byli aż do 47 roku byliśmy na tym wygnaniu, tam na Czerniakowie został dom odbudowany, ja się znalazłam w tym domu dziecka. I tam zostałam, tam skończyłam podstawówkę, później poszłam do liceum, później poszłam na studia, później poszłam do pracy, później się starzeję. No i nic takiego, nic. No wybrałam kierunek, wydałam pedagogikę ze specjalizacją w psychologii wychowawczej i pedagogikę specjalną, bo chciałam właśnie, uważałam, że ktoś mnie pomógł dziecko, jako dziecko, ja chciałam, miałam dług spłacić, chociażby w ten sposób, żeby zrewanżować się, żeby oddać to, co to było mi bliskie, prawda, opieka nad dziećmi. No i tak pracowałam, a to w sanatorium, a to w szkolnictwie dla dzieci opóźnionych trochę w rozwoju, takie różne, takie ten. No a później taka moja działalność, później zaczęła się, kiedy powstało Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, uważałam, że to jest moje miejsce na ziemi. No bo gdzie, jak się bardzo nawet mówiłam o tym, o tych przeżyciach, bo nie było zainteresowanych specjalnie. Więc no, wiedzieli, że jestem sierotą, wiedzieli, że jestem Żydówką, no ja nie ukrywałam przecież. No ale nie tego, no i tak się zaczęło, że wtedy po raz pierwszy tam trzeba było powiedzieć, jak to się stało, że żyjesz. To było takie pytanie, prawda, no i to było takie postawienie, no rzeczywiście trzeba o tym powiedzieć. No i taki trzeba było napisać ten życiorys. Nie wiem, czy wy nie znacie takiej pani Bonikowskiej? Słyszeliście może o niej? To była, ja poszłam i sobie, Boże kochana, przecież skąd ja nie mam żadnego dokumentu, jak ja udowodnię, że ja to ja? Słuchajcie, ona była tak cudownym człowiekiem, ona wiedziała, gdzieś ona z podziemi wynajdowała jakieś, ona okazała się, że bardzo dużo dokumentów było na temat mojej rodziny i w ogóle. Ona była no, wielka, wielka strata dla Żychu. Wspaniały człowiek był i ona była tak zaangażowana, tam przychodziła cała masa takich dzieciaków, które nie wiedziały w ogóle, ja to już byłam duża, ale były takie małe, które wiedziały coś tam, ale niewiele wiedziały, no i to tyle. No i ja się tam później właśnie w tym stowarzyszeniu zaczęłam działać i no, zaczęłam chodzić do szkół. I to się stało, poszłam na emeryturę jako nauczycielka dość wcześnie. No bo praca była ciężka, bo pracowałam najpierw w Otwocku, później w Pruszkowie dojeżdżałam, a to najpierw byłam bezdomna, a różnie to bywało, prawda, no bo bez zaplecza rodzinnego. No i ale dobrze, no jakoś tak. No, przeżyłam, jest dobrze, no i robię swoje. Zaczęłam opowiadać o tym, bo powiedzmy, nie było zainteresowanych, no. Więc no, wiedzieli, no taka sierota, no nie mam nikogo, no tego miałam przyjaciół, miałam tego, to jakieś tak, no. Ale ktoś jak pytał, ale tak nie było specjalnie zainteresowanych, no. A później jak się zaczęło, jak się powstało, to było bardzo, była duża potrzeba była. Jak to się rozgadałam, no. Żartując. Nie będę oryginalna, ja się ostatnio posiłkuję na każdym moim spotkaniu. Dewizą, znaczy to też jest nie jego podobno, pana Mariana Turskiego, nie bądź obojętny. I to rozwijam tę myśl, bo to jest taka bardzo nośne. Bardzo, dwa słowa właściwie i one tak dużo mówią i ja to rozwijam, bo to jest bardzo mi się, bo w ogóle, wiecie panowie, ja w ogóle to byłam przekonana po wojnie, że świat się czegoś nauczy, że to się nie może nigdy powtórzyć takie zło, takie jakieś potworne zło na ludziach, którzy nie zrobili nic złego. No bo cóż ja, mała dziewczynka, mogłam zrobić, zagrażać światu, że trzeba było mnie niszczyć, mnie i moją rodzinę. Nie było dlaczego. I że tutaj będzie jakaś echa, że będzie jakaś
coś będzie zrozumienie, że tego nie może się powtórzyć więcej i tego, i co jest nieprawdą. Przecież długo nie trzeba było czekać. Wszystko, co się dzieje w świecie, gdzie wszędzie są wojny, gdzie wszędzie dzieci cierpią, gdzie ciągle prześladowania, to coś jest w naturze ludzkiej chyba nie tak. Więc to jest nieprawda i trzeba, dlatego trzeba o tym mówić. I trzeba wyrabiać w młodzieży to, co ja teraz kupiłam to za darmo, to żeby nie być... Ja mówię, to nieobojętność nie dotyczy tylko prześladowania, ale nieraz patrzysz na drugiego człowieka, że coś, on jest smutny. Może coś mu jest, może coś jest nie tak. Może trzeba się zainteresować, może trzeba wyjść do przodu. Ja mnie na kolegów popatrz, na koleżanki. Może coś takiego być. Ja pamiętam nawet z mojego życia, pamiętam, że miałam koleżankę w szkole. Ja miałam z domu dziecka, miałam chleb ze smalcem na drugie śniadanie, ona miała bułeczkę z szynką zawsze. Nie zawsze, ale przeważnie. I ona do mnie mówi, zamień się ze mną, ja tak lubię chleb ze smalcem. A ja tak tę bułeczkę z szynką, to nawet na Wielkanoc nie widziałam. I w tym domu dziecka różnie bywało tam. Ja wzięłam od niej, ale sobie myślę, bo chyba ona z litości to robi, bo że patrzy, że ja taka, że żaden chleb ze smalcem. Nie przyszło mi do głowy, że ona chce rzeczywiście. Po wielu latach, żeśmy się spotkali, mówię, Zosiu, powiedz mi, czy tą bułeczkę ze szynką mi dawałaś z litości? A mówi, co ty, ja pragnęłam tego chleba ze smalcem. jako żart, prawda, jako ciekawostka, ale tak było, no. To dla mnie było wielkim wydarzeniem, dlatego że cały czas od czasu zakończenia wojny brakowało mi miejsca, bo miałam poczucie, że nikt z mojej rodziny nie miał pochówku takiego, jak się należy człowiekowi. Nikt, oni wszyscy nie umarli, nie mieli miejsca spoczynku, nawet nie wiem gdzie, pod ziemią gdzieś. Rodzice w kanale zostali. Tutaj dwóch braci w Treblince, więc, a reszta to nie mają miejsca pochówku. I zawsze chodziłam, kiedy były uroczystości, nawet nie miałam jakoś, no chodziłam na ten cmentarz, brakowało mi tego, byłam taka podwójnie sierotą, nic nie było. I tu nagle znalazło się miejsce poświęcone głównie moim, to jest rodzina, ale moim braciom, którzy byli bojowcami. I to było bardzo piękne, prawda? To było dla mnie przeżycie, no, epokowe, można powiedzieć. No, coś, co mi dało dużo szczęścia i radości. To jest miejsce, gdzie mogę przyjść, podumać, powspominać moich wspaniałych rodziców, moją mamę, która, no wspaniałą kobietą, która, no, ciepła, ogarniała całą rodzinę i wszystkich obejmowała swoim sercem. Nadawała sens w ogóle tej rodzinie. No i wszystko to jest dla mnie bardzo ważne, że jest to miejsce i że ono zostanie. Mam nadzieję, że właśnie bez żadnych tych, bez żadnego napisu, bez niczego. Tylko to, że to jest dla nich. A kto wie, kto ten jest ważny. Chyba tak. No więcej już nie wiem, co jeszcze mogłam dać. To jest dla mnie epokowe. To się właśnie związało nawet z tą 80. rocznicą powstania w getcie. I to, że był przed rabin i odmówił modlitwę za zmarłych, wymieniając po kolei wszystkich moich bliskich z imienia, prawda, i tak, jak to jeszcze tak po hebrajsku, powiedzmy Józef ben, prawda, i syn takiego, i on to wszystko tak jakoś tak jak należy, bo ja się nawet już na tym nie znam bardzo, ale to było takie bardzo uroczyste, powiedziałabym rodzaj pochówku, rodzaj pogrzebu, dla mnie bardzo ważny.